Czasem tylko słabł, czasem się nasilał, a pod jego wpływem myśli ulatniały się lub kłębiły. Gdy ból doskwierał mocniej, Winston mógł myśleć tylko o nim i upragnionym pożywieniu. Kiedy nieco zelżał, pojawiała się panika. Czasem z tak wielką klarownością wyobrażał sobie to, co go czeka, że serce biło mu jak szalone i tracił oddech. Czuł uderzenie pałki w łokcie, nacisk podkutych butów na golenie. Widział siebie tarzającego się po podłodze, wołającego błagalnie o litość, ustami pełnymi wybitych zębów. O Julii prawie nie myślał. Nie potrafił się na niej skoncentrować. Kochał ją i nigdy by jej nie zdradził, ale to był tylko zwykły fakt, taki sam jak zasady działań matematycznych. Nie czuł do niej teraz miłości i właściwie nie zastanawiał się, co się z nią stało. Częściej z iskierką nadziei rozmyślał o O'Brienie. Być może O'Brien wie, że ich aresztowano? Mówił, że bractwo nigdy nie stara się ratować swoich członków, ale pozostawała żyletka, na pewno ją przyślą, jeśli będzie taka możliwość. Winston zyska może z 5 sekund, zanim strażnik wpadnie do celi. Ostrze jak gorący lód zagłębi się w ciało. Nawet trzymające ją palce będą rozcięte do kości. Wszystko sprowadzało się do tego bezradnego ciała, które dygotało i kuliło się w reakcji na najmniejszy ból. Winston nie miał pewności, czy